dniu 24 listopada 2014 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni profesor Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz Andrzej Wajda otrzymali tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego. Otwierając posiedzenie, jego magnificencja rektor profesor Michał Śliwa wyraził najwyższe uznanie i wdzięczność profesor Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie i Andrzejowi Wajdzie, wielkim twórcom, nauczycielom i wychowawcom, za wszystko to, co uczynili dla kultury polskiej i światowej. W uroczystości wzięło udział wielu dostojnych gości, wśród nich przedstawiciele świata kultury, władz państwowych i lokalnych, korpusu dyplomatycznego, uczelni wyższych, instytucji oświatowych współpracujących z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz pracowników i studentów uczelni. Laudację na cześć laureatów wygłosili profesorowie Stanisław Sobolewski oraz Bogusław Skowronek. Po uroczystym wręczeniu dyplomów zabrali głos doktorzy honorowi. Profesor Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda w serdecznych słowach wspominali swoich rodziców i nauczycieli. Zdawałam egzamin na Wydział Scenografii prowadzony przez profesora Karola Frycza. I to profesor Frycz wpoił mi najważniejsze zasady naszej pracy. Zasady te próbuję przekazać studentom Katedry Scenografii na krakowskiej ASP. Jest to konieczność samodzielnego opracowania koncepcji inscenizacyjnej dramatu dla równorzędnej współpracy z reżyserem. Panie reżyserze. Chciałbym teraz opowiedzieć, czego nauczył nas oboje Piotr Skrzynecki. Piwnica pod Baranami była kojarzona czasami z gromadą wesołków, która głównie się zabawia między sobą, czasem coś zagra lub zaśpiewa dla innych. Nic bardziej mylnego. Piotr był człowiekiem niesamowicie serio, co wiedzą wszyscy, którzy z nim pracowali. Był znakomitym reżyserem. Robiliśmy zawsze bardzo dużo prób przed występami, które potem wyglądały na wesołą improwizację. Wszystko było bardzo porządnie i bardzo pracowicie przygotowywane. Piotr na wszystkich próbach siedział na widowni, pilnie nas obserwował, zwracał uwagę na wszystko. Ale dla nas był też nauczycielem życia. Piotr był szalenie uważny dla ludzi. Nasz film, mówię, jeżeli jest film udany. No nasz, bośmy zrobili go wspólnie, wszyscy razem. No ale jeżeli jest film nieudany, no wtedy muszę powiedzieć, że to jest mój film. Dlatego, że mogłem sobie wziąć lepszych współpracowników, lepszych aktorów, lepszy tekst. No i wszystko to jest moja odpowiedzialność, dlatego mówię, na zły film niestety, to jest mój film. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej profesorowi Adamowi Korzeniowskiemu, założycielowi i dyrygentowi chóru mieszanego Educatus, świętującego w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia. Po zakończeniu posiedzenia Senatu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tabliczek z nazwiskami nowych doktorów honorowych Uniwersytetu Pedagogicznego.